Dzień dobry Państwu. Otwieram 8. posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Stwierdzam, że na 6 członków Komisji Rewizyjnych obecnych jest 5, czyli analizy i głosowania są jak najbardziej prawomocne, bo z większości także wszystko jest na swoim miejscu. Może na siedząco? A nie, jeszcze przywitam. Witam serdecznie pana wójta gminy Zarzyń Krzysztofa Woźniaka. Witam panią Zdzisławę Stez w zamian za panią skarbnik. Witam panią Wioletę Słodzińską, księgową SP ZOZ-ów za dzień. Witam panią Halinę Rybak, kierownika gminnej gminy Wrodeczki. Witam członków komisji. Witam panią Dominantkę. Szanowni Państwo, otrzymaliście porządek dzisiejszych obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś inne propozycje? Nie widzę. Ja prosiłabym komisję o przełożenie punktu 5 za punkt 4 i odwrotnie. Tu pani księgowa zgłosiła, że jej się bardzo śpieszy, więc jeżeli będzie problem, szanowna komisja wyrazi zgodę, to może przegłosujemy, kto z Państwa jest za porządkiem obrad po zmianie tych punktów. Dziękuję. Szanowni Państwo, na stole został wyłożony protokół z poprzedniego posiedzenia komisji. Kto z Państwa ma uwagi do protokołu? Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Dziękuję. W punkcie 4 mamy analizę sprawozdania finansowego SP ZOZ w Zadzieniu. I tu poproszę panią Słodzińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastępcy prawnika z samego informacja z wykonania planu finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zadzina. W roku 2017 zakład udział oświadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji lecznicznej, ginekologii położnictwa oraz realizował programy profilaktyczne, jak przesiewowe badania cytologiczne oraz chorób układu krążenia. Zakład zatrudniono nowo pracę 3 lekarzy POZ-u, jednego lekarza pediatry, samozatrudnienie, 2 lekarzy ginekologów, również samozatrudnienie, 2 magistrów fizjoterapii umowy o pracę, 3 pielęgniarki rodzinną umowy o pracę, 1 położną umowę o pracę, 1 pielęgniarkę medycyny szkolnej umowa o pracę, 2 rejestratorów medycznych umowa o pracę, szczebel dentalny funkcję kancjera, 1 księgowa i 2 sprzątaczka, księgowa pół etatu umowa o pracę, sprzątaczka cały etat umowa o pracę. Informacje finansowe. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, to znaczy z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, ginekologii położnictwa oraz programów profilaktycznych, jak przesiewowe badania cytologiczne oraz chorób układu krążenia w ubiegłym roku wynosił 1 267 897,85 zł. Przychody z opłaty badań laboratoryjnych wykonywanych u nas w gabinecie zabiegowym 10 258,10 zł. Przychody dofinansowanie wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Mieliśmy zatrudnioną jedną rejestratorkę z dofinansowaniem z Urzędu Pracy 22 224,26 zł. I przychody ze zbycia zwanych składników majątku, już takie, które w ogóle nie były używane, był chętny, żeby to kupić, może coś z tym zrobić pożytecznego. 979 zł. Razem przychody wyniosły 1 301 359 zł 21 groszy. Wszystkie koszty działalności wyniosły 1 227 912,43 zł. Rok 2017 zamknął się wynikiem finansowym na plus 73 446,78 zł.
starszych dwóch pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku, to znaczy na 31 grudnia, było zgromadzonych 341 168 zł 46 groszy. Zapadnik nie posiada przeterminowanych spornych należności czy zobowiązań. Na drugiej stronie jest szczegółowa tabela wykonania kosztów. Może nie, bo wszyscy otrzymaliśmy materiał, na pewno komisja się przygotowała, więc proszę. Może ja tylko, może niektóre takie pozycje, tutaj pozycje 26 są medyczne, usługi medyczne obce, w tym są również kontrakty lekarskie. Lekarze na samozatrudnienie, tam było 122 306 zł, a reszta to są pozostałe badania, jak badania diagnostyki obrazowej, laboratoryjne, to są te pozostałe. I potem jeszcze tutaj mam wynagrodzenia ze stosunku pracy, bo jest duży przyrost, więc w tamtym roku wypłaciliśmy nagrody jubileuszowe dla trzech, dla pielęgniarki i dwóch lekarzy, nagrody dla pracowników, takie roczne, nie mamy trzynastki, tylko możemy sobie to najpierw wypełniać kierownik poznaje. I było tutaj jeszcze podwyżki dla pielęgniarek, 50 tysięcy ogólnie było, ale te pieniądze zabezpiecza fundusz, tutaj już te pieniądze są wykazane również w przychodach netto ze sprzedaży z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na następnej stronie pozycji pozostały koszty rodzajowe, to są koszty szkoleń różnych, podróży służbowych i koszty ubezpieczenia OC. W pozycji 34 to są również składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, ryczałty samochodowe dla pracowników i świadczenia urlopowe, ponieważ nie mamy funduszu socjalnego, więc ze środków obrotowych płacimy świadczenie urlopowe, jeżeli pracownik idzie na więcej, wypoczywa więcej niż 14 dni. Możemy sobie zobaczyć. No, a reszta to już tutaj jest dalej, jest to już tutaj w pozycji 41 to jest właśnie ta sprzedaż, mówię gramotków, nie, ale ktoś był chętny i kupił. Pozycji 40. Co wchodziło w skład? To na przykład była taka jeszcze z Iwonia, stara leżanka, stara szafka medyczna, bardzo zniszczone, potłuczone, one się tam znajdowały na placu, w takim pomieszczeniu, tu przy OSP. Jak ktoś jeszcze było, to wynosili tam, no to prosiłem, żeby przynieść, potem były jeszcze takie stare szaty drewniane z takimi wysuwanymi szufladami, tylko też już to nikt tego nie używa, tylko i potem jeszcze co tam jeszcze było, jakiś taki stary fotel obrotowy, część foteli obrotowych było wywiezione w ogóle, bo są zniszczone i w ogóle już w ogóle po prostu wtedy były wywiezione na złomowisko. Ja całą listę tych rzeczy, które chcieliśmy właśnie sprzedać albo zniszczyć, to przekazałam tutaj do urzędu gminy. No, że się amatorzy trafili, bo ktoś tam coś wziął. No są amatorzy takich staroci. Nie samej było żarty, to żebym wiedziała, że nie można było tym samym, które rzeczy kupiłam. To też, żeby nam się tego sprawdzać. No jeszcze będą miały drugie życie. No. Szkoda tak wyrzucać. Niektórych rzeczy to naprawdę szkoda wyrzucać. No bo to stałe, metalowe, stałe. Odnowić. No odnowić, jak ktoś ma pomysł i chęć, to odnowić. Jeszcze będą służyli. No to na tyle, jeżeli coś jeszcze. Bardzo proszę, są pytania. Ja tylko może mam takie pytanie, ponieważ prosiłabym o przekazanie tej sprawy panu kierownikowi może, bo myślę, że powinien zareagować, ponieważ często jestem w ośrodku zdrowia. W tej chwili kolejki tworzą się przy rejestracji. Czy może pani coś wie, co jest spowodowane? Czy to jest spowodowane, że te kolejki? A, w tym momencie tak. Nie mam jednej rejestratorki, która była się z programu dofinansowania z Urzędu Pracy, ponieważ urodziła się dzisiaj na urlopie macierzyńskim. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Pracy o staż rejestratorkę, ale nie mamy osoby chętnej. Już 3 miesiące szukamy osoby chętnej. Przychodzą, pytają świadczeń, jeżeli zapewnimy dalsze zatrudnienie przynajmniej na 2 lata, to byliby pewni, a tak to było mi się sprzedać. I teraz na konkursus wykupiłam ogłoszenie na pracę tyle, na Elixie, no zobaczymy, to jest, są te ogłoszenia, może się ktoś znać, ale to jest ciekawe, bo
Staż jest dla osób do 30 roku życia i powyżej 30 roku życia, bo oni mają dwa staże, dwa programy, do 30 i powyżej 30. Jeżeli się ktoś zgłasza na przykład czy po 30 roku życia, no były takie osoby, ale no raczej no, nadawali się do pracy z okiem. To znaczy, że ta pani teraz jest, pani jest zatrudniona, ale jest na urlopie i teraz jest zablokowana. Po macierzyńskim nie uczy. Nie, to nie jest zablokowane, bo my żadnych kosztów nie ponosimy, bo to jest usłacił, że macierzyński, tylko tyle, że no, nie mamy osoby na to miejsce. Pan zastępca tak? Zgłaszał do pracy. Tak, no, tak, zrób. Teraz się zaczną urlopy i będzie jeszcze większy. I jeszcze to też ta pielęgniarka to właśnie zatorowała, która no, też pozostałe pielęgniarki musiały się teraz podzielić. No. Dzisiaj byłem na pobraniu, które już pani przyjmowała, bardzo wcześnie pobierała. Bo... Ale to ona zawsze pobiera, to ta pani, nie ma co. Ona lubi wcześniej pobierać. Czyli są problemy takie... Kadrowe, no, czyli chodzi o młodych ludzi do pracy. No to słuchajcie, no 900 zł, nawet tak, siedzieć w domu nie mieć 900 zł, a mieć, to jest różnica, no to widocznie no nie siedzą w domu, muszą, jest niby bezrobocie, ale do pracy nie mogą być. W tej czarnej strefy miało jej być mniej, a chyba jest teraz. No bo naprawdę jeszcze nigdy nie było tak, zawsze mieliśmy ogłoszenie jakiekolwiek, no już na nas starsza, to było przecież ile tych CV było zbieranych, a teraz? Jeżeli są, to i to jest, wszystko jest taka lekka praca. To są czynności, które się stale te same powtarzają. W białym fartuszku sobie siedzi czyściutko, milutko. Dostanie fartuszek, dostanie buciki, dostanie spodnie, spódniczkę, bo to są ubrania ochrony, które się należy stężyć się. I jeszcze więcej. No po prostu nie ma takich. No to ogólnie tam się to ta osoba musi mieć jakieś kształcenie w tym kierunku, czy po prostu nie, co najmniej średnie, żeby miała komputer obsłużyć, no bo tam trzeba będzie wprowadzać do systemu. No może ktoś tam sam ma na taką osobę, kogoś bliskiego, no nie wiem, no żonę, siostrę, kogokolwiek. Na te pół roku, no to przecież warto jak blisko, to nawet pewnie sobie pojęć. No to tylko pewne źródła osoby. Urzędzie pracy, przez osobę, tak, przez urząd pracy. No możemy nawet, jeżeli ktoś by nas zgłosił, ktoś kogoś zgłosił, my zgłaszamy do dyskusji imienia i nazwiska do urzędu pracy i urząd pracy tam weryfikuje taką osobę. Jeżeli się zgadza, do dzwania, owszem, proszę, dajemy tam wskaź na tą osobę i nie ma problemu. To zawsze tak było, że z imienia i nazwiska rzeczy wybieramy sobie. Także teraz też, no, proszę pomyśleć. Trzeba nałożyć później, jeszcze mam jedno pytanie, ponieważ SBZOS jest na plusie, czy może pani jest poinformowana, czy pan kierownik jakieś na ten rok jeszcze zaplanował dodatkowe prace? Tak, bo na ten rok, proszę państwa, to my mamy zaplanowane z takich dodatkowych rzeczy. Musimy rozbudować sieć teleinformatyczną w związku z tymi nowymi przepisami RODO i tam innymi. W ogóle tu już licencje też mieliśmy taki serwer, ale to już za mało jest, już przepustowość ma za mało i niestety taki mogłoby być taki informatyk powiedział bezpieczeństwa sieci, o, nie zabezpiecza tak całkowicie. Komputer do rejestracji, już kupiliśmy komputer, to zakup wagi niemowlęcej przenośnej, to jest dla pani położnej. Pani położna teraz jeździ z wagą i mążków, zaraz jak mamy przyjdą ze szpitala, no ona ma tam ileś tych wizyt, to więc waży i widzieć, jak jest przyrost tego dzieciaka. EKG przenośne do Zygiel musimy kupić, to jesteśmy w trakcie, no nie, już mamy dwie oferty i dzisiaj doktor Nawarski wybierze, które będzie mu bardziej odpowiadało. No zaplanowałam separowanie biura, bo tam od 2001 roku nie było planowane. I zaplanowałam jeszcze zamiana przeznaczenia pomieszczenia, ale nie wiem, czy to będziemy robili, bo jeszcze tak dokładnie z kierownikiem nie uzgodniliśmy, ponieważ jak żeśmy rozbudowali tą serwerownię, tam jest do pokoju socjalnego, jest wstawiona szafa, jakiś rak czy krak, to taki wielki obrót, bo sam sufit
Ona bardzo hałasuje i dużo ciepła wydaje, ale się płodzi w środku. Tam są również te szafki backupowskie dla pracowników. I to tak raczej nie jest dobrze, żeby było jedno z drugim. Tak sobie pomyślałam, żeby gdzieś to backupowskie pomieszczenie dla ubrań, dla pracowników, żeby mogli wybrać i przebrać, żeby to gdzieś indziej przenieść. Ja to pierwsze, przeznaczyłam to 6 tysięcy, ale mówię, że nie wiem, bo nie mamy nawet pomysłu, gdzie chyba że się część tego korytarza starego będzie. Tam jak się wchodzi do kuchenki. No tam jest taka wnęka, no to można by jeszcze ewentualnie to pomieszczać. A wtedy to ostatnie pomieszczenie żeby służyło jako typowo serwerownie, tam by się komputer biurko wstawiło dla informatyka, żeby było zamknięte na klucz czy na hasło, bo to musi też być teraz specjalne zabezpieczenie wejścia do taki serwerowni. No to jest taki rzecz. Większy. No tak, po drodze. Czasami coś tam potrzeba, jakieś tam szafy, jakieś reali, już są drobne rzeczy. Tutaj w wynagrodzeniach też jest większe zabezpieczenie, jest zaplanowany większy wydatek, bo planowane są 3 odprawy emerytalne. No, czy ktoś skorzysta z tej odprawy, czy nie? Może nie musi, ale... A, i zaplanowałam również nagrodę dla tego kandydata, kto był zainteresowany. Występowaliśmy o lekarza, ale lekarza rehabilitacji, ale nie jest. No, przydałby się, no kierownik chce teraz zrobić właśnie specjalizację, chce zrobić skończyć, bo on już kiedyś zaczął, ale tam względy osobiste rodziny nie pozwoliły mu skończyć, chciał teraz właśnie skończyć, a to gdzieś 2-3 lata, to będzie prawie ta specjalizacja, to już nie jest. No ja mówię tutaj dysponować, że wszystko ładnie przejrzyście jest opisane i no, zauważyliśmy wszyscy tutaj, widziane, że jest na plusie. Co mogę tylko życzyć, żeby gorzej nie było. Życzyć, żeby rąk do pracy nie brakowało. No to jest ten okres jest takie zapisy, że wszędzie po tej rąk do pracy nie ma chęć osób do podjęcia prac. Mówię, żeby to nie było gorzej. Mamy ładny ośrodek, możemy się pochwalić, nie wiem. Przyjeznemu, aby tak dalej to skorzystać z tego środka. Pożyczyć i gratulować owocnej pracy. Dziękuję bardzo. Nie wnoszę żadnych uwag. Chciałbym plan finansowy i wykonanie nic różnego. Nie zauważyłem, że miał jakiś tam sprzeciw, czy coś, że jest to zaakceptowania bardzo dobrze, jeżeli się opracowana nadwyżka, aby tak dalej. No, dziękuję. Skarb też nie słyszałem. Ja również ze swojej strony chciałabym życzyć, aby co rok te nadwyżki były większe, żeby przybywało pacjentów i pracowników również. Ale tych zdrowych. Nad tym, żeby te kolejki się nie tworzyły, bo my się już odzwyczailiśmy w naszym ośrodku od kolejek, więc... No jak mówię, że tą sobie tylko to do spowiedzi też trzeba trochę poczekać, tak i tutaj też trzeba poczekać, tam się nie hałasuje, nikt się nie zdenerwuje, że trzeba to przejąć. To tak jest. Bardzo proszę.
chyba nie będę przekazywać miłych takich bardzo informacji, aczkolwiek sama żadnych uwag od siebie może nie mam, ale miałam to nieszczęście odbierać skargi telefoniczne od mieszkańców. I dotyczyły one dwie kwestii obecności lekarzy w Zygrach. Braku może nie tyle samej obecności, bo to są w stanie pacjenci zrozumieć, że lekarza nie ma, tylko że nie było żadnej informacji, że ludzie tam czekali, tak, na lekarza, nikt ich nie powiadomił, że nie będzie. A to w tamtym roku? To było w ubiegłym roku. Dwukrotnie te skargi były. Jedna dotyczyła Zygier, jedna dotyczyła tutaj oczekiwania i jakiegoś sposobu przyjęcia chyba pediatry, z tego co pamiętam, tutaj w Zadzimiu. Natomiast jedną skargę też miałam w tym roku już, no, ale to nie tego sprawozdania. Ale jeżeli dotyczy kwestii organizacyjnej. Pan kierownik, może jak się spotkamy, myślę, że niedługo nas odwiedzi, bezpośrednio usłyszy od nas te informacje, no myślę, że dotyczą spraw organizacyjnych, czyli takich kierowniczych bardzo. No nie, no trzeba przekazać ludziom, żeby nic nie czekali, tak. Powiem tak, dwie starsze osoby. No to dla mnie kłopot jest, no bo starsze osoby się wybrać, przyjechać, jeszcze nie zastać lekarza, to jest... No znaczy myślę, że nie tak chodziło o to, że nie zastanę lekarza, bo to wszystko się może zdarzyć, tak. Natomiast, że tam czekały te osoby, nie było żadnej informacji, że lekarza nie będzie. No to jeżeli znaje dziecko informacją, to wraca do domu i do lekarza. No. Więc proszę przekazać to panu kierownikowi. No to jeszcze to jest zadanie rejestracji, bo oni mam tylko jedną pracę. Ale jest nad rejestracją pan kierownik i pan kierownik musi tym nadzorować. Proszę, przekażę. Nie, jeszcze nie wnoszę żadnych uwag, zyski i tak co, także jeszcze większe, jeżeli możliwości. Mamy nie na przykład ta sytuacja się nie powtórzyła, bo jak nie ma lekarza, jest, znaczy ludzie powiadomieni są. No, nie do każdego może dotrze to akurat nie, ale już kilka razy się spotkałem, to sam nawet się wybierałem, no to przekazywany jest w jakiś sposób. No, dzisiaj nie będzie na przykład lekarza. Dziewczyny, ja się dogadała z lekarzem do koordynacji, tak też nie miała. Także życzę dalszych takich sukcesów. Dziękuję. Czy nie ludzkie? Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę, to przegłosujemy. Kto z Państwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie SPZ ZOZ w Zadzimiu za 2017 rok? Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję bardzo. A ja chciałam serdecznie dać panu co wyjdzie. A ja przepraszam z Państwa, zaraz później. A my przechodzimy do punktu 5. Analiza sprawozdania aplikowania budżetu gminy za 2017 rok. I tutaj tytuł prezentacji poproszę pana burmistrza. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, myślę, że już na siedząco. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i rok 2017. Wszyscy Państwo otrzymaliście materiały w naszym podstawowym terminie. Wraz z załączoną, tam dalszej części jest też opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie wiem, czy jest potrzeba, żeby opinię odczytać. Oczywiście jest pozytywna, bez uwag. Tutaj przedłożone zadania budżetu gminy Zadzim za rok poprzedni wraz z informacją o stanie gminy i objaśnieniami. Budżet gminy Zadzim na 2017 rok przyjęty oczywiście uchwałą Rady Gminy Zadzim. Z dnia 5 stycznia 2018 roku zakładał plan dochodów w kwocie 20 826 573,48 zł. Plan wydatków w kwocie 20 456 573,48 zł.
Planowane przychody w kwocie 400 tysięcy złotych, czyli przychody, czyli prowadzenie budżetu środków z nadwyżki z roku wcześniejszego, czyli z wolnych środków i planowane rozchody w kwocie 770 tysięcy, czyli spłata tej części, głównej części kapitałowej, zobowiązań, jakie na gminie zaledwie ciążą z wcześniejszych okresów. Oczywiście w trakcie roku dokonywano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń wójta gminy Zaledwin polegający na zmniejszaniu planu dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych decyzji, zawartych porozumień, przeniesienia środków, prawda, czyli urealniając te dochody i wydatki w poszczególnych działach czy oddziałach, jak również pozyskiwanie, co być najbardziej nas wszystkich interesuje, pozyskiwanie i zapisywanie nowych zadań w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Pojęte, są to środki z budżetu wspólnotowego, czy są to środki z budżetu krajowego, traktujemy jako środki zewnętrzne. Takie najbardziej istotne, myślę, te informacje przedstawię, bo tutaj myślę, że też wszyscy Państwo na ten temat ja już też w jakiś sposób znacie i też gdzieś wyżej już procedowane. W tym roku, w 2017, na podstawie tych przygotowanych, złożonych wniosków uzyskaliśmy dla gminy Zaledwin następujące środki finansowe. Ja myślę, że tak najbardziej istotne pozycje, jak tutaj przytoczę, które są w tym sprawozdaniu. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 46 tysięcy złotych na wykonanie dotacji, na wykonanie wizualizacji koncepcji rewaloryzacji architektonicznej przestrzeni zabytkowego parku w Zadzimiu. Te kwoty, które wypłacamy też poprzez budżet gminy, czyli z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, i takie te zadania, które są podstawowe, które są zdecydowane, jak tutaj realizowane przez urzędy gmin, dofinansowanie zakupu podręczników w szkołach, zakupy pomocy dydaktycznej w gimnazjach, biblioteki szkolne, pozostałe zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów. Z takich tych infrastrukturalnych, że tak powiem, inwestycyjnych zadań to oczywiście środki pozyskane na przebudowę drogi gminnej Iwonie Żerniki, w miejscowościach Iwonii Żerniki. Kwota 460 tysięcy złotych, 732 zł z budżetu wojewody łódzkiego, ze środków marszałka województwa łódzkiego również na przebudowę tożsamej drogi 99 tysięcy złotych, 680 zł na projekt społeczności wiejskiej w Krakowie Pańskim poprzez budowę altany widmowe przy stronnicy OSP, to tak zwany ten jeden z projektów, który otrzymał też aprobatę w ramach tak zwanych granty sołeckie. Kwota 5 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego, nasza współpraca z gminą Podębice, to myślę, że wszyscy Państwo dobrze pamiętacie, z gminą Podębice w zakresie też wymiany środków i tutaj tej pomocy w kontekście pozyskiwania środków i budowy dróg tych tutaj gminnych, z gminą Podębice współpraca na przebudowę naszej drogi gminy Żernika. Środki pozyskane od gminy Podębice 359 396 groszy na tą część, pozostałą część na realizację w zakresie oświaty, jak również na inne zadania w zakresie inwestycji drogowych. Udało nam się również pozyskać środki, też to były takie programy zletnie, na realizację projektów oświatowych w naszych placówkach. Tutaj to zadanie też pod nazwą projekt Wysoka Jakość Edukacji w Zespole Szkół w Zadzimiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 119 670 zł 13 groszy, jak również projekt, już jakby drugi rok, on się kończył w Zygrach. Ta kwota jest tutaj podana oczywiście, jaka w danym roku była dodatkowana, kończący się projekt również w szkole w podstawowej Zygrach, o trafie więcej umiem lepiej, 12 922 zł i 53 grosze. W roku ubiegłym udało nam się również pozyskać nieodpłatnie, myślę, że to też bardzo istotne, środki trwałe w postaci dwóch samochodów. Tutaj mam na myśli ten samochód osobowy marki Opel, który z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, który jest wykorzystywany na potrzeby tutaj nasze Urzędu Gminy Zadzimiu, jak również samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star 244, rocznik 93, który na podstawie protokołu przekazania w nieodpłatne używanie został przekazany na cele statutowej jednostce OSP w dniu 15 lutego bieżącego roku. To również pozyskanie nieodpłatnie pojazd z Ministerstwa Obrony Narodowej. W dalszej części, proszę Państwa, macie też takie tabele, przedstawienie takie jakby strukturze podziału
tych właśnie realizacji dochodu za rok 2017 z podziałem na poszczególne rodzaje zadań, subwencje, dotacje budżetu państwa i z innych funduszy, dotacje, przepraszam, dochody własne. Macie państwo tutaj zebraną tą kwotę. W wyniku wprowadzonych tych wszystkich zmian w trakcie roku budżetowego na koniec okresu plan dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów przez 0,8 następująco dochody zwiększono o kwotę 1 187 434,59 zł i wyniosły 22 014 008 zł. Wydatki finalnie, jeśli podam, wyniosły 27 944 008 zł. Przychody zwiększono o kwotę 300 tysięcy, czyli jeszcze 300 tysięcy więcej niż te 400, jakie planowaliśmy na początku, to również zwolnienie środków, jakie wprowadziliśmy sobie do budżetu na realizację głównych zadań inwestycyjnych. Te środki nam posłużyły i rozchody wyniosły zgodnie z planem 770 tysięcy złotych. W tej strukturze, o czym wspomniałem, najistotniejszą pozycję stanowią subwencje 32,3%, dotacje celowe i środki z funduszy europejskich i źródeł ponad 40%, 40,46%, dochody własne 27%, no i również te dotacje też z trzech pozostałych gmin, gmina Gdańska Wola, Szczebie i Klęcznie, na utrzymanie tego zbiorczego punktu Balbiny. To oczywiście na podstawie tych porozumień jeszcze tam starych z tego roku, gdzie ten punkt funkcjonuje u nas i tak będzie sąsiedni na uczyci do pasa i do jego utrzymania i realizacji też szpitala na jej terenie. Łącznie dochody budżetowe, drodzy państwo, wykonane zostały 99,65% planu, w kwocie 21 936 580 zł i 63 grosze. W tabeli na stronie trzeciej już jest to takie jakby rozszczegółowienie odnośnie danych działów budżetu i poszczególnych klasyfikacji. Myślę, że nie będę tego tutaj nie przytaczał, oczywiście w tym procesie druga, ale może tutaj państwo oczywiście temu się przyjrzeć. Dalej, drodzy państwo, oczywiście mamy tą stronę drugą budżetu, czyli ta strona wydatkowa, jak i również realizacja naszych zobowiązań. Informacja, tutaj też jeszcze podam z tego materiału, informacja o zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji stanowiło kwotę 7 230 000, jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem RWZ za rok 2017. Na dzień 31 grudnia nie występowały zobowiązania wymagalne. Przepadająca do spłaty w roku ubiegłym te części kapitałowe, czyli rata kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim 20 tysięcy złotych oraz wykup tej danej transzy pakietu obligacji na dany rok 2011 z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 750 tysięcy złotych pozostało oczywiście zrealizowane i sfinansowane z wolnych środków oraz dochodów własnych, o czym wspomniałem wcześniej, czyli razem te 770 tysięcy złotych części głównej, jak również obsługa tego długu publicznego, która w roku ubiegłym kosztowała 266 636 złotych i 28 groszy. Wykonanie budżetu, wydatków budżetu, łącznie wydatki budżetu gminy w roku 2017 zrealizowane zostały w wysokości 21 150 314 złotych 48 groszy, co stanowiło 96,38% planu. Struktura tych wydatków również przedstawiona jest w wersji tabelarycznej i w podziale procentowym. To jest ta strona 12 i 13 niniejszego sprawozdania. No jak tutaj możemy sobie zauważyć, niezmiennie gdzieś to no, jedną z ważniejszych pozycji w strukturze wydatków no, stanowi oczywiście oświata i wychowanie, że mamy około, chociaż i tak to się troszeczkę zmieniło, pewnie porównując z latami wcześniejszymi, gdzie nawet nie tam stosowano więcej 40%, teraz mamy to gdzieś w granicach tych 29,9%. No znacznie też zyskał dział 855, dział tak naprawdę można powiedzieć realizowany poprzez ośrodki pomocy społecznej, WOPS-y, no tutaj wiemy do ślad też za wprowadzonym programem rządowym na rynku plus, gdzie też dosyć pokaże środki są poprzez te instytucje wypłacane, mamy również 25% w tych działach. Dalszy dział 600, czyli dział transport i łączne, tutaj głównie oczywiście inwestycje drogowe w tym dziale, ale jak również inne też działania, szczególnych działań, które były realizowane. Ja może przytoczę tylko takie tutaj już w ramach poszczególnych działów.
te ważniejsze, myślę, wydatki, inwestycje, jakie udało nam się poczynić, zrealizować w tym roku 2017. Tutaj w dziale, dział pierwszy, dział 010, czyli rolnictwo i łowiectwo, to o czym wspomniałem, czyli udało się też pozyskać na jeden projekt w ramach tzw. grantów sołeckich kwotę 5000 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałą kwotę, bo całość zadania kosztowała 10 400 94 grosze, czyli te drugie, no, nieco ponad 5 tysięcy sfinansowaliśmy my z budżetu gminy na realizację tego zadania w tym sołectwie i zakup tablicy informacyjnej za kwotę 150 zł, bo taki jest oczywiście wymóg oznakowania tego wykonania tych zadań. Dział 400, czyli wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, no również myślę, że ważne i takie podstawowe bytowe zadania, jeśli chodzi też o zaopatrzenie w bieżącą wodę dobrej jakości. Tutaj kilkanaście, pewnie takich mniejszych, patrząc przez pryzmat może wielkości i znaczenia, albo przynajmniej dla oka pewnych tygodni inwestycyjnych, ale myślę, że bardzo istotne, bo część takich prac, które wykonujemy w ramach tych remontów, czy jakby usprawnień naszych chociażby stacji, które pewnie gdzieś tam finalnie też wpływają na jakąś bieżącą ich pracę, mniejszą awaryjność, no i na pewno też oszczędność, jakość wody, to już oczywiście swoją drogą tutaj w ramach wydatków inwestycyjnych, jakby mniejsze pozycje, ale właśnie zakupiliśmy również pompę głębinową, nową pompę głębinową na stacji wodniowej w Klatkowie. Zakupiliśmy takie urządzenie też no, przydatne naszym pracownikom, też gdzieś tam wykonując tych różnych gminach wodomierzy i awarii, zakupiliśmy takie urządzenie zwalające się zamrażarkę do rur. No, zakupiliśmy też, to akurat da się zauważyć, ten duży agregat prądotwórczy o mocy chyba 42 kW. To jest kwota ponad 46 tysięcy złotych, która no, też na pewno już nas w jakiś sposób też uniezależniła i zabezpieczyła na te sytuacje gdzieś tam też czynsza wyłączeń energii elektrycznej w ramach prac prowadzonych przez zakład energetyczny, no, czy innych, jakie mieliśmy też tutaj okazję spotkać gdzieś tam w październiku na Orkan. Chyba tak, jak nawiedził Polskę, nasz kraj też wiele jednostek pochodzi, także brał udział w tym, wtedy też mogliśmy już swoim sprzętem powiedzmy gdzieś któreś stację zasilać. Zakupiony został również nowy zbiornik hydroforowy na stację Dnia Wody w Skęcznie. Też ta pozycja i te prace też zostały wykonane z końcówką tamtego roku i też modernizacja tej stacji została wykonana, to w dziale 400. Dział 600, czyli tutaj transport i łączność, to były te zadania drogowe, oczywiście oprócz tych zadań bieżących, czyli utrzymanie dróg, te wszystkie zakupy pospółki żwirowej, innego materiału, uzupełnianie tych ubytków, wszelkie usługi równania, profilowania dróg, dyspozycyjność, ta zimowa, utrzymanie też oczywiście te wszystkie inne sprawy związane z montażami wiatr, znaki, paliwo, prawda, do tych urządzeń, to w ramach tych środków bieżących, w ramach tych zadań inwestycyjnych, no to ta przebudowa, która udało się wykonać w zeszłym roku, przebudowa drugiej gminy Iwoni Żerniki w miejscowościach Iwoni Żerniki, kwota 921 464 zł. Wykonaliśmy również dokumentację na przebudowę drugiej gminy miejscowości Iwoni. Kwota 27 tysięcy, czyli ta druga, którą no już sobie też zrealizowaliśmy w tym roku, bo oczywiście to chcąc startować na morze w roku ubiegłym, na ten rok musieliśmy oczywiście mieć na to dokumentację projektową, jak również gdzieś tam z tych rozliczeń i z jakichś zaoszczędzonych też środków i korzystnego układu powiedzmy też zadań innych inwestycyjnych i przetargów. Udało nam się również jeszcze wykonać w ubiegłym roku przebudowę drogi gminy miejscowości Rzeka Brzmińska, kwota 273 651 groszy, jak również modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Marcinów, to też kwota 78 746 zł i 60 groszy. Łącznie, drodzy Państwo, w ubiegłym roku udało nam się zmodernizować, czyli przebudować około 4,5 km naszych dróg gminnych. I ta dotacja również z gminy Podnębice na te zadania inwestycyjne, to o czym oczywiście już wielokrotnie mówiliśmy, czyli ta współpraca w zakresie wymiany środków tutaj i partnerstwa gdzieś tam zrealizowanego w naszym programie, która by się do sukcesu przyłączyła dla nas, jak dla naszych sąsiadów z Podnębic, to też oczywiście ta kwota jest ujemna. Pozostałe działy to już takie też oczywiście środki bieżące dedykowane w gospodarkę mieszkaniową, administracja publiczna, to oczywiście funkcjonowanie urzędu, tutaj organów stanowiących, organów wykonawczego, czyli moje osoby, jak i również wszelkie inne sprawy bieżące i techniczne.
Dział 754, czyli też taki jakiś istotny z naszego punktu widzenia, czyli bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa. W tym roku ubiegłym 2011 przekazaliśmy dwie dotacje. Kwota 4000 zł dla OSP Sikory na zakup stacji selektywnego alarmowania. To była dotacja dla tej jednostki, jak również dotacja 100 tysięcy złotych dla jednostki OSP Radewice na zakup średniego samochodu ratowniczego gaśniczego. Wszystkie oczywiście dotacje zostały rozliczone. Kwota z tej OSP jest też niesprawozdanie, ponieważ te faktury były wypłacone po rozpoczęciu roku, czyli w roku 2017, to macie już Państwo widzieli, jak kwota 120 tysięcy złotych i ten grosz przeznaczona na zakup nowego samochodu ratowniczego dla OSP Mały. Mówimy, te decyzje w sumie zapadały. I zakup był w końcówce 2016 roku, ale dopłatność faktur była gdzieś na podjęciu roku, więc stąd w sprawozdaniu te kwoty również widnieją w tym dziale. Obsługa długu publicznego, czyli to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli obsługa koszt tych naszych wszystkich zadłużeń, to jest ta kwota w ubiegłym roku oczywiście, 266 638 zł i 28 groszy. Kolejny to duży dział, czyli oświata i wychowanie, tutaj też oczywiście prosi o środki w ramach leków bieżących, czyli środki na wynagrodzenia. Tutaj w oświacie te środki uzyskane na te projekty szkolne, tak zwane projekty miękkie, o tym już Państwu też wspominałem wcześniej. Kolejne działy na zdrowia, to oczywiście funkcjonowanie Gminnej Komisji Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki, pomoc społeczna. Dział 852, 854, 855, czyli wszystkie większe zadania realizowane przez GOPS, zgodnie ze sprawozdaniem kwoty, które są podane. No tak jak mówię, to jest ostatnie dwa lata, wszystkie środki z pomocy społecznej nieco zyskały na bynajmniej finansowo na swoim jakby znaczeniu, ponieważ one też realizują dosyć duże i zadania i wyzwania, ale idzie to sprawnie. Więc ja też myślę, że jakichś uwag w kontekście nie mieliśmy, nie spotkaliśmy się z jakimś negatywem, więc na razie działa to poprawnie. Dział 900, czyli gospodarka komunalna, ochrona środowiska, to również szereg wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oczywiście pracowników, koszty bieżące funkcjonowania przestrzeni, utrzymanie czystości i porządku w gminie, czyli kwestia wszystkich związanych spraw ze śmieciami, kwestia oświetlenia dróg gminnych, wojewódzkich, wymiana lamp, zakup opraw, zegarów sterujących, konserwacja bieżąca, zakup energii, te wszystkie wydatki mieszczą się w ramach tego działu. Tutaj również z takich małych, że tak powiem, zadań inwestycyjnych również w roku ubiegłym zakupiliśmy nową wykaszarkę, to jest kwota 4300 zł. Dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. To najistotniejszą pozycję stanowi, inwestycyjnie oczywiście, stanowi zadanie pod nazwą wykonanie dokumentacji na rewitalizację tego parku w zadaniu 93 117 zł i właśnie na to zadanie też pozyskaliśmy, o czym wspomniałem wcześniej, środki w wysokości 46 tysięcy zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu na wykonanie właśnie tej dokumentacji. Dział 926, kultura fizyczna i sport, czyli dotacja w kwocie 30 tysięcy zł przeznaczona dla gminnego klubu sportowego. W dalszej części też jest takie oczywiście ujęcie tabelaryczne w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach odnośnie kwestii wydatków. Jest również podział na wydatki zlecone, wydatki bieżące, zadania własne, również wydatki bieżące. Tutaj jeśli się takie pytania Państwa są, to będziemy starać się oczywiście na to odpowiedzieć. Na końcu oczywiście strona 33 mamy te wydatki majątkowe, zestawienia wszystkich wydatków i tak jak wspomniałem, plan zakładał 21 944 008 zł 7 groszy. Wykonanie na dzień 31 grudnia 21 150 311 zł 48 groszy, czyli wykonanie wydatków budżetu gminy Zadzim zamknęło się na poziomie 96,38%. Te zadania inwestycyjne są ujęte również tutaj w oddzielnej tabeli. Te mniejsze i te większe, o których tutaj już myślę, że Państwu wspomniałem, bo niczego nie pominąłem. Podsumowując, drodzy Państwo, realizację budżetu za rok 2014, kwoty, które już też Państwu wcześniej podałem, zamknęliśmy rok 2019 nadwyżką budżetu w wysokości 786 tysięcy zł, 263 zł i 15 groszy. Poniżej jest też informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Gmina Zadzim tutaj jest też jakby takim nieodzownym elementem.
gdzieś też zazębiającym się poniekąd z uchwałą budżetową, czyli z tym planem rocznym danego samorządu, dochody zrealizowane tych 99,65% a wydatki 96,38%. Wynik budżetu na dzień 31 grudnia stanowi nadwyżkę w regionie 5,266,15 zł. To jest 1023% planowanej kwoty 70 000 zł, ponieważ tak jak nie też wprowadziliśmy do tego roku do budżetu również te środki z nadwyżki z roku wcześniejszego, z wolnych środków też oczywiście gro zostało przeznaczone na te działania inwestycyjne, które zostały wcześniej omówione. W miesiącu kwietniu gmina dokonała wykupu spłaty tego kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz wykupu do końca czerwca wykupu obligacji na kwotę 750 000 zł. I tak oto, drodzy Państwo, zamknęliśmy rok 2017. Tutaj wieloletnie prognozy są też ujęte pewne zadania, ponieważ tak jak sugeruje sama nazwa tego dokumentu, jest to wieloletni ta prognoza finansowa, ona oczywiście wybiega na kilka lat w przód, chociażby co najmniej tyle, no i oczywiście są rozłożone jakby spłaty zobowiązań, to kiedy mają być zrealizowane. I też wieloletnie prognozy oczywiście tutaj dział finansowy, nie czy skarbnik, czy kierownik wywiadu też ujmują te zadania, które mamy rozłożone na lata jakby następne, między innymi rok bieżący i kolejne. Tu chociażby ten rok, te lata 2018-2019, te zaplanowane zadania majątkowe, wieloletniej prognozie, czyli nasze duże zadania inwestycyjne, już w trakcie realizowane rozbudowa zbiorczych szczelnych ścieków oraz budowa sieci wodociągowej z reginy Zadzi. Jest to ujęte w wieloletniej prognozie, ten pierwszy etap. Budowa sieci wodociągowej w Szczanie Rzeczyckim, to nawet też wspomniałem o tym ostatnio na sesji Państwowej sprawozdaniu swoim. Ten pierwszy etap, no praktycznie już na ukończeniu, jest tam woda podłączona do tej sąsiedniej, odpinamy się wodociąg sąsiedniej gminy, to podłączenie już jest zrobione. Informacja, jaką też ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem Anawcy, na ostatniej gminie bodajże została cała sieć zachorowana, więc myślę tutaj odbiór techniczny i tak naprawdę będzie na tą połowę czerwca, czyli w najbliższym czasie mieszkańcy tych tam miejscowości Radzyszczawne Wszystkiego, no po tych wielu, wielu, wielu latach oczekiwania będą mieli dostęp do bieżącej, uzdatnionej wody z sieci. Druga część tego zadania, czy drugi etap jakby, czyli rozbudowa zbiorczej czyszczalni ścieków w Kazimierzewie oraz budowa sieci wodociągu w Kazimierzewie, czyli spięcie tego wodociągu tutaj Zadzi z wierzchami, tak ma nastąpić w Kazimierzewie, też jest w planie marca wykonane w 2019, więc te zadania niejako są tutaj ujęte w WPF-ie. Dalej też jest oczywiście dołączona, jak zawsze standardowo, ta informacja o stanie mienia komunalnego. Tutaj myślę, że jest to dosyć jasne, klarowne i czytelne. Niemniej jednak jeszcze oczywiście tutaj przyjmujące są wszystkie grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, środki transportu oraz inwestycje gminne i start zaangażowania w kwotach. To jest tutaj podane, żeby nie było jasne, to postaramy się tutaj Państwu odpowiedzieć. Myślę tyle. Z mojej strony, tak jak ten tytuł wprowadzenia, jeśli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie i bardzo proszę o pewną dyskusję w temacie sprawozdania wyciągnięcia budżetu za 2017 rok, 2017 rok. Czy Państwo macie jakieś pytania? Pan Wójcie, ja odpowiem. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, są obywatelskie samotowarzyszy składnie, które się przedstawił. Mówimy powiedzieć o co ma to opisane. Nic do Was nie wspomnieć, żeby to było gorzej. Bardzo dobrze, wszystko zrobione. Miejmy nadzieję, że powiedz dalej jeszcze przy tym razem. Bardzo proszę. Pan i tak szczegółowo, że trudno jakieś pytanie zadać. Materiał jest dużo, więc... Tak, chciałem się zapytać. Grunty ogółem, że było 4,4 hektara. Pozostałe. Myślę, że tak. Myślę, że to będzie o tym działkę i wodzie, gdyż otrzymaliśmy decyzję komunizacyjną wojewody łódzkiego o
Znaczy po OSP to swoją drogą, czy nie, to po OSP to jeszcze nie. Po OSP mamy dopiero teraz. Ta działka, która jest nazwana ta stołówka, tam w Iłoniu, bo w zeszłym roku mieliśmy decyzję komercyjną, więc myślę, że na pewno będzie to dwa powierzchnia, to jest raz. Co tutaj możemy jeszcze mieć więcej? Ta podobna sytuacja była też chyba też z takim gruntem, z tą decyzją w Wieszkach bodajże, tak? To jest druga kwestia. Musiałbym dopytać pracownicy ewentualnie, co tutaj jeszcze mogliśmy w to, tą kwestię tutaj zaliczyć. To wyższe z tego Być może jest tutaj kwestia któregoś gdzieś też uregulowania i wyregulowania pewnie tych kwestii własnościowych, to też wystraża niektórych, bo jak Państwo w tym kontakcie mieli takie przypadki, że część też miała własny stan prawny, część nie, część jest tam wobec posiadania samoistne nieznane. My też żeśmy pomagali tutaj naszym jednostkom, aby ten stan sobie też uregulować, bo przepisy tego też wymagały, tak aby też, a czasami jak gdzieś chęć do opiekowania jakieś środki, to też gdzieś czynnikiem determinującym to te ruchy i te wysyłanie środków. Ja to pytam pracownicy, że tu nie jest przerwy, bo coś mogę na to tutaj uściślić, o co może jeszcze mogę chodzić w tej powierzchni. Tak? Myślę, że to już on nie wiem, czy jest na pewno, nie wiem, czy się już skończyło. No tak, bo może myślę, że ewentualnie być może tu pani kierownik już nie sugeruje, że też może być jakiś teren na przykład gdzieś pod drogę, tak? To została gdzieś tam zbudowana i została zaklipana jakiś środek trwały, tak? Weszła w stan środków trwały, czyli powierzchnia tylko to też mogła zostać tego doliczona. A to było wcześniej. 16. A to pytam tutaj pani, postaram się odpowiedzieć, proszę. Wiecie, chciałem się dowiedzieć. Działki małej chodzi, nie droga z komunizowaną i tu też jest, ale była taka działka, to ten staw był koniec, to na Jezujeta też jest. Koniec mały dnia, jest jak na Józefu, wiecie. No jest, już tak staw. A jest, ja o tym przepraszam. 11 punkt mały, tak. Nie, to nie zauważyłem. 30, dobrze. 30 dni, tak. Jak ten 2017, żeby te nadwyżki były jeszcze większe, bo brałem takie jedzenie, apetyt nam rośnie, panie wiecie. Aczkolwiek pozyskanych środków jest sporo. Życzy pan, aby jeszcze więcej udało się, bo to nie jest aż takie łatwe, bo to jest trudniejsze. Trzeba niestety nad tym bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku i nerwów. I z całego serca panu życzę, aby tych pomysłów panu przybywało, a nasza gmina, żeby się rozwijała jeszcze lepiej. Teraz się rozwija, ale żeby było jeszcze lepiej. Dziękuję. Bardzo proszę. Można sprawozdanie jest szczegółowe, bardzo szeroko omówione teraz przez wójta. My żyjemy z tym na co dzień, także wszystko znaliśmy i znamy. Żadnych zastrzeżeń ja przynajmniej nie mam. Jestem zadowolony z tego, co się działo i dzieje, więc wykonuję najemniejsze według mojego zdania, swoje zobowiązania i zadania bardzo dobrze, jak tak dalej. Pani wszyscy pracownicy. Ja
również chciałbym podziękować pracownikom, tym, którzy przyczyniają się do takiej jasności tych dokumentów, nad którymi możemy pracować, bo pracując przy tych dokumentach praktycznie wszystko, wszystko jasne, czarne na białym, wszystko zrozumiałe. Też to kosztuje dużo pracy, bo wiadomo, że każdy dokument musi być przejrzany, cyferki, przemyślany, więc bardzo dziękuję za tą jasność. Również chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. W tym trakcie po prostu ten budżet jest bardzo przejrzysty i podziękowanie pracownikom, bo gdzieś jest strona, która łatwo po prostu doczytać każdy szczegół. Także życzę wszystkiego najlepszego w naszej pracy. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, proszę Państwa, wszystko jasne, wszystko zrozumiałe. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok? Bardzo proszę. Proszę o słowa. Szanowni, może Państwo mnie udzieliliście. Ja bym pierwszy powiedział, ja też dziękuję oczywiście Państwu za opinię pozytywną, ale jednocześnie też ja osobiście miałbym też podziękować na łamach tej komisji też wszystkim swoim pracownikom, bo oczywiście to nie jest wysiłek tylko mój, ale też wielu, wielu osób bez zmienienia imion i nazwisk, ale myślę, że wszyscy pracują na to, żeby jakiś ogólny wynik i że mamy ten stan taki, jaki właśnie widać. Pewnie też, jak pani przewodnicząca wspomniała, mamy też oczywiście przygotowane materiały, też oczywiście sumienność, skrupulatność, to głównie refraktu finansowego, pani skarbnik, pani drogi, ale wszyscy pracownicy w każdym w jakimś tam swoim stopniu i znaczeniu pracują na ten ogólny wynik. Ja też za to chciałbym bardzo serdecznie o tej komisji wszystkim pracownikom podziękować. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy Państwo sobie życzą przerwę, czy idziemy dalej? Proszę. Proszę. Śpieszy się pani kierownik? Nie, to poproszę. Wznawiamy obrady po przerwie i przechodzimy do punktu następnego. Jest to analiza sprawozdania finansowego gminy Biblioteki Publicznej za 2017 rok. Poproszę panią kierownik. Plan gminnej Biblioteki Publicznej za dziewiątą wykazuje po stronie przychodów kwotę 158 977 zł oraz wykonanie przychodów na dzień 31.12.2017 roku na kwotę 158 tysięcy złotych 956,49 groszy, to stanowi 99,99%. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej gminy Zadzin, dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 1, zakup nowości wydawniczej do biblioteki publicznych oraz odsetek bankowych. Wszystkie plan i wykonanie jest przedstawione w formie tabelarycznej, czy mam to... Nie. No też to jest wyszczególnione, że w roku 2017 za wybiorowy środków przyznanych przez samorząd gminy Zadzin 178 książek za kwotę 3000 zł oraz 167 książek za kwotę 3200 zł z dotacji przyznanych w bibliotece przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i jeśli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo proszę, kto z Państwa ma pytania do pani kierownik. Pani kierownik, strat, biblioteka nie przynosi. Mogę? Bardzo proszę. Proszę, tak tutaj pani kierownik przedstawiła, tak samo wszystko się pewnie różnie. Co można dodać, że nie ma za dużo teraz chętnych czytania książek, to co się domyślamy, są takie czasy, że wszyscy internet i internet.
to znaczy nie do końca. Do końca. Nie, nie. Jest to do Rosji. Tak, do Rosji widać nam przybywa ostatnio, co jest zaskoczenie, ale przybywa dużo rozwych. Mamy dzieci, jeszcze mówię, że to jest za te dzieci naprawdę dużo czekają, wypożyczają. Ale wypożyczają. Przerwy mamy naprawdę różne dzieci. Także nie składa się. Cieszę się, jeśli to się słyszy. No to mogę dodać tam, że jest tak przykład, że moja żona tam was zajrzy, wyborzy coś do czytania, to wyczytać, no to nawet, że sobie kupuje, a potem jak się śmieszka, to tak są jakieś tam książki zwrotane. Ale jak pan tutaj mówi, że młodzież wyborzycza, no to super. Powiem to właśnie do przodu i ja szczerze, że nie raz człowiek sam się też kosztował książkę, niestety życie, praca, trzeba zarobić na odcinkach, to jest takie człowiek zamigany. Też, ale jak bardzo się chce, to proszę tego czasu się znaleźć. Tak. Czy też staram się kupować takie książki, na jakie jest zapotrzebowanie, jak pytają czytelnicy, czy to konkretnych autorów, a w tej chwili jest wybór bardzo duży. Dużo mówię, oferuje nam książki, wszystkie jakie potrzebuję, takie przywożę. Takie zakupuję. Naprawdę bardzo dużo interesujących książek też. Państwa zapraszam do wykorzystania z naszej bibliotek, bo naprawdę tam jest dużo wieków. Ja muszę dwa słowa, to Państwo też pojawią się też polecam niekoniecznie widoczny na tym sprawozdaniu odnośnie pracy gminy do takiej publicznej radzimy pani Grodzik, oczywiście grupy, ale chciałbym też dodać, bo może to dla Państwa nie wynikać z tych materiałów, ale oczywiście nasza biblioteka też wykonuje wiele innych zadań i wspiera nas i tu jako przykład też podać jako jednego z kierowników gminnych jednostek. Osoby pani Grodnik, że też oczywiście smagają nas w wielu innych działaniach, które z tego nie wynikają. Podam chociażby trzy przykłady. Tutaj zawsze gdzieś te wszystkie uroczystości gminne, które organizujemy, to też zawsze zaprosiło o pomoc taką tą inną, że tak powiem, też fizyczną przy ozdobach, przy dekoracji. Pomysły również są nam potrzebne, to zawsze pani Grodnik chętnie również ze swoją gminą nas wspomaga. Bardzo fizyczna, tak. Pomagając nas w przygotowaniu różnego rodzaju elementów dekoracyjnych, strojów. Czasami na tym potrzeba jest też głowy do pomysłów. To jest raz. Dwa, jak dobrze wiemy, pani Kronik też prowadzi jakby świetlicę dla pani, spotykają się też tutaj mieszkanki ze Ziemiaca. To jest bardzo ważnym elementem jakiegoś budowania takiej społeczności lokalnej. Te osoby, które uczestniczą w tym spotkaniu, to też mają jakieś miejsce, mają swój pewien rodzaj, może też te rozrywki, prawda, może elementu spotkań, gdzie mogą też mienić się różnymi pomysłami. Wiemy, że też czasami jesteśmy zaproszani, to są tam bardzo różne czasami swego rodzaju warsztaty prowadzone, i kulinaria, i rękodzieło, jakieś różne pomysły, co myślę, że jest bardzo wartościowe i to też jest przecież tak naprawdę gdzieś tam funkcjonuje przy bibliotece, które też wielu lat już nie pamiętam od ilu, tak? Jest od 9 lat prowadzi tą świetlicę, więc myślę, że jest też bardzo, bardzo ważne. Po trzecie, tutaj też zaangażowanie w różnych też, nawet takich bardziej powiedzmy formalnych jakichś sprawach związanych. Jak na przykład, to jest przykład tego roku, część z Państwa może powiedzieć, bo też uczestniczy w tych pracach, chociażby ja powołałem w tym roku taki gminny komitet organizacji do spraw tej setnej rocznicy odzyskania niepodległości, jak mamy w tym roku. Tutaj mamy przedstawicieli ze wszystkich, mam nadzieję, gremiów gdzieś tam funkcjonujących na terenie naszej gminy. I na przykład tutaj też staraliśmy się o pozyskanie jakichś środków też w ramach Fundacji Niepodległa, ale też pani kierownika, która też pomagała, tak naprawdę tutaj przez bibliotekę wysyłać taki wniosek aplikacyjny, też bardzo do pracy, zaangażowania, przygotowania tego wniosku. To są takie rzeczy, których nie widać może w tym sprawozdaniu, bo oczywiście to jest sprawozdanie takie finansowe i techniczne, tutaj ujęcie funkcjonowania biblioteki, ale bardzo wiele innych pozycji, których też tutaj ta jednostka w postaci gminy biblioteki nas pomaga. Ja to też przykład chcę podkreślić, że współpraca i zaangażowanie kierownika jednostki jest w mojej ocenie jak najbardziej pozytywne i takiego właśnie bym też oczekiwał, żeby tutaj też kontakt oczywiście bieżący był i myślę, że tak powinien też funkcjonować samorząd, to są bardzo różne płaszczyzny, ale też bardzo wiele zadań i różnych oczekiwań realizowanych na naszych mieszkańców i tutaj myślę, że to jest też warte podkreślenia, że takie również działania tutaj są przez bibliotekę naszą realizowane i tutaj też słowa podziękowania do pani kierowniki i słowa oznaczam. Dziękuję. No ja muszę także dołożyć parę ciepłych słów i chciałam podkreślić, że no nie zawsze się spotykamy z tak miłą współpracą jak w przypadku naszej biblioteki, naszej pani kierownik. Myślę, że ten szacunek
szczególnie się należy pani kierownik za takie prawdziwe krzewienie kultury i budowanie takich bardzo dobrych postaw wśród środowiska, głównie Zadzimia, ale nie tylko. Naprawdę bardzo nam się podoba to, że pani kierownik zawsze uczestniczy we wszystkich inicjatywach, sama inicjuje pewne sprawy. No jest to wielka przyjemność pracować z kimś takim. Dziękuję bardzo. Jeszcze nawiążę do tego, co pan mówił o Świdnicy. Rzeczywiście ta Świdnica jest bardzo potrzebna. Są to przeważnie osoby samotne, uczestniczki tej Świdnicy i one tak czekają na każdą środę. Zaczynają się spotkania do godziny 16, to panie są już najczęściej pół godziny wcześniej. Nawet gdzieś spotkałam jedną panią i ona mówi, że wraca do rehabilitacji, ale przełożyła sobie rehabilitację od rana, żeby mogła przyjść w środę po południu do Świdnicy. Także widzę, że rzeczywiście bardzo potrzebne. A o ile chodzi o tą sprawę, że pan był pan wicernik, no tak miło tutaj o mnie mówią, że no, aż mnie zaśmieje. Rośnie pan nie robi. Tak. Ale chciałbym też zaznaczyć, że to działa w obydwie strony, bo tak miło i tak przyjemnie mi się pracuje z panem wójtem i z panem wicernikiem, w ogóle z państwem radnym. Że no ja z przyjemnością przychodzę do pracy i do urzędu nie z przyjemnością. Nigdy nie mam żadnej obaw czy jakiegoś lęku, że idę do pana wójta, bo zawsze o cokolwiek poproszę, o cokolwiek zapytam, to i od pana wójta, od pani wicewójt zawsze otrzymuję pomoc i to natychmiastową, także naprawdę też bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Miło słyszeć, że współpraca. Ja mówię, panie kierowniku, bardzo miłe to jest, niestety. Ale sprawozdanie pani kierownik tutaj nam też wyszczególniła spotkania, które pani organizuje, aczkolwiek pani kierownik zatęskniłam ze sobą tkanie. Przez wiele lat były. Były przez wiele lat i tak teraz zbliża się ten czas. Ale ja nie wiem, czy ktoś nie organizuje, bo nie wszyscy towarzyszą. Tajemnicy. Wtedy nam zabierają osoby. Zapraszają te wszystkie zgłoszenia, te rozwiązki. Za czymś to było miłe, przyjemne. To było naprawdę super. Pani wójt wspomniała o tych skutkach. A ja tak, szczerze mówiąc, liczyłam na to, że tu się uaktywni mały, jeśli chodzi o te podróżowe spotkania, bo tam jest wyjątkowa atmosfera, szczególnie dwie rzeki się spotykają, no, jest tam dużo miejsca, no, jest takie atrakcyjne, bardzo piękne miejsce, które można by było na ten sam wyjazd. Znaczy tu jest, tajemniki robią w piątek, 22. No troszkę myślę, 23 są praktycznie sobotki. Taką imprezę przygotować, to niestety myślę, że no to nie jest kwestia jednego miesiąca. To, żeby potraktować sprawę poważnie, trzeba zaplanować jednak coś w budżecie, wiecie Państwo, to to. Ale wiadomo, czy pani Śpiewarski na to nie było ognisko, to Śpiewarski na oje. Tak. Poza tym jest już krótki czas, a ja teraz dwa tygodnie muszę iść na górę. Chciałabym pójść na urlop, a po urlopie to już praktycznie będzie... Finanse są jakie są. To trzeba myśleć. Na drugi rok. Przed budżetem. Ale było to bardzo fajne. Fajnie było, bo i zespoły dobrze miały okazję też się zaprezentować. Fajnie te spotkania, ale jest też to ogrom pracy. Bo u nas jest mało osób zatrudnionych w wiedzy i to no, czasami nas przerastało, ale robiłyśmy co na później, to jak posiadamy miało i były kwiat paproci i wiele innych atrakcji było. Było to przyjemne, to fakt, ale mamy, tak jak mówię, mamy obsadę kadrową i jest to też problem. Myślę, że wtedy Państwo radni się też łączyli, gdybyśmy ale nie zrobili. Ale no akurat w tym roku tak się złożyło, że
Dziękujemy bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze coś zapytać? Słyszę, że to za dużo mówi. Przyjdzie się do słów właśnie wypowiedzianych przez wójta, pani wójt. No, kiedy już zwierzchnicy mówią dobre słowo, tam ktoś stoi tutaj i potwierdzi to. No, tak jest, nie? Mało może tak wielko o prowadzeniu biblioteki czy działalności tej, no ale ze słów naszych zwierzchników, pani biologiczników, wszystko się potwierdza, że jest okej. I aby tak dalej. Pani kierownik, na następne lata życzę takiej współpracy, wprowadzamy też w gminy, jak mówię, teraz bardzo miło to słyszeć, bo moim zdaniem, jak zawsze współpraca, to akurat będzie mi to na tam, że jest. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gminy Biblioteki Publicznej za 2017 rok? Bardzo proszę. Przechodzimy do punktu następnego. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy Zabrze. Otwieram dyskusję. Państwa głosy w tej sprawie. Ja osobiście uważam, że absolutorium panu wójtowi należy się na pewno. Bardzo proszę. Ja również stwierdzam, że absolutorium się należy, bo prawidłowo jest wprowadzone takie jakichś ujemnych skutków. No, to jest bardzo dany rok, 17, wiele inwestycji, wiele takich małych zadań. Od zaczynając już tam hydroformy, niehydroformy, kanalizacja, znaki, drogi. Ludzie to widzą, te sprawy, słyszą różne. To kosztuje bardzo dużo pracy, bardzo dużo pieniędzy, ale jest to zauważalne. No nie mówimy już o dużych inwestycjach, o których wszyscy tutaj radą wiemy, wszyscy to przechodziliście, wszyscy pamiętamy. Także dziękuję panie wójcie za ten wynajem tutaj, że bardzo dobrze jest wszystko. No, jestem za udzieleniem wójtowi absolutorium, bo nie widzę żadnych negatywnych tutaj zdań z mojej strony, a tylko same pozytywy. Można powiedzieć, że jest za co chwalić wójta. I to bardzo bym wiele, żeby zasłuchalić, żeby tak wójt dalej sprawował tę funkcję, to będzie dla innych pracownicy, będzie wszystko ok. Dlatego oczekujemy wszyscy. Dziękuję. Przewodnicząca, Szanowni Państwo, także jestem do udzielenia absolutorium panu wójtowi. To, co chciałem powiedzieć, to pomiędzy moimi przyjmującymi wszystkim dali się twarzą. Gdyby mogło gorzej, to było lepiej, to do przodu było lepiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, powiem to przed głosowaniem. Udzielając absolutorium wójtowi, to co gminy, jego trud, jego pracę, nie dla niego, to jest dla mieszkańców całej naszej gminy. Docenimy również pracę pracowników urzędów, którzy panu pomagają, którzy z panem współpracują, pracują nad tym budżetem. Budżet to pewien kartek rozwidzenia w naszej gminy. A praca nad tym budżetem jest naprawdę bardzo ciężka. I głosując za udzieleniem absolutorium, docenimy pracę wójta i pracowników na rzecz nas wszystkich, mieszkańców naszych. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, myślę, że powiedziane jest już wszystko. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutoriów panu burmistrzowi? Dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu radnym, obecnym dzisiejszej komisji za tą pozytywną opinię, dobrego słowa. Jeszcze raz chciałbym też podziękować za to też wszystkim radnym kolegom, które będziemy mieli obecnie na sesji, oczywiście absolutoryjnej, ale jeszcze raz powtórzę również wszystkim pracownikom, bo wszyscy tutaj pracujemy na ten wynik, który udało się osiągnąć również w 2017. Myślę, że tylko tak pozytywna ocena i te miłe słowa z Państwa strony będą nas proponowały do kolejnych dalszych dobrych działań. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, może tego wniosku nie będę odczytywać panu Kucie, który mam przygotowany, bo członkowie komisji muszą podpisać, prawda, żeby się na czy uchwała się odczytuje? Tak, to jest wniosek do prawdy. Na sesji będzie odczytany. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu następnego sprawy. Bardzo proszę pan przewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący. Panie Wójcie, mam taką prośbę, może tytułujmy prośbę. Zmieniając na chwilę powiatu się wydankowego dyrektora, czemu proszę jeszcze, myślę mi się, że są w terenie, którzy mają tam na przykład część sprzętu na prawie. Cierpliwie czekać, ale mam prośbę po prostu, żeby dało radę wysłać jeszcze pracownika nie na godzinę w mój teren tutaj przy tej skrzyżowaniu, co się w Piedrach jest końca w lewo. Pytam, czy Państwa posesja ruchu, że po prostu wiesz 10-15 minut w terenie, trzeba po prostu szarpa wygłosić, albo nawet ciągnikiem podjechać na 15 minut. Bo jak się wiesz, że z tym byłem tutaj pierwszy od strony zadzienia, po prostu jest ciężki wyjazd i po smutku trzeba robić interes. Nie, nie, też koszty. Chyba, że to dzisiaj, ale pójść, ale ja. Ale no, myślę, że nie zdążymy dojechać. Mogą przyjechać, żeby nie cierpić, nawet może dłużej. Po prostu taka prośba, żeby po prostu na 15 minut poświęcić, czy nie podjechać. Opuścimy to 10 minut. Dziękuję bardzo. Ja pani powiedziała takie pytanie, bo miejsce miało zdarzenie na miejsce w Drabinie. Wczoraj zabierali śmieci. I na posesji numer 6 mieli wystawiony koszt pod górku za furtką. Furtka nie była zamknięta na klucz, tylko na drut. Rano wstają, żeby wyprowadzić kosz ze śmieciami, kosza nie ma. Ta pani dzwoniła do firmy, która się tym zajmuje, powiedzieli jej, że za kosz, który został skradziony ze śmieciami, za kosz muszą zapłacić, a wtedy oni przywiozą pieniądze. No jest to trochę, jest to trochę krzywdzące, bo ktoś z posesji tu, na złodzieja setki nie ma. No jest to krzywdzące, my nie mamy wpływu na takie sprawy, to już oni sami. To nie jest jeden przypadek, tak? To przykaże kierunkowy. Podejrzewam, że to dokładnie te kosze, które się na początku firmy wyposażyło, prawda? Zobaczymy, jak firma do tego podejdzie. A
Państwowie powiedzieli pytali, że kosze są numerowane i jeżeli to gdzieś tu blisko w terenie ktoś ten kosz wystawił, to oni były próbowani te pytania, ale się, że ktoś jak wziął z tego kurka, to... Żeby pokazać, to jak mi. Czy to jak mi się w miejscu kosi Maksymilianów, przy posesji tam żelaka, tam krzewy rosną zaraz przy drodze. I one się wrosły, można powiedzieć, chyba w pas drogowy i tam są trochę utrudnienia, żeby można je było przyciąć. One już tam były przycinane w tamtym roku, ale to tak się rozrasta, że idzie w tę drogę. Drobno myślałeś tam, pani Krzymonie nie zgłaszała, że kilka łyski się zrobiły przy moście, przy leży. Zagłębienie jest przed, za mostem tym pierwszym i dziura na moście tym drugim na... Może nie dzisiejsze wystawie, bo nie dzisiejsze już ma zapisy. Pozdrawiam, być może to będzie dzisiejsze wystawie. Ma zapisy, że tam podpały pewnie zbierać za szkołą. Też tam jest tak bardzo trawowica, jest właściwie pracownik jak z góry kosił, to zaczął tak z 10 metrów od drogi powiatowej. Ten wyjazd jest no, fatalny. Nic nie wisi, bo powiat też nie kosi długo. I proszę mieszkańców, żeby tam przejechać. Nie jest tam dużo, tak. Kilka metrów. Na Wojdomskiej, jak pan Joachimiak mieszka, tam taka dawnęka. Tam jest mieszka tam jeszcze 6 minut, też ta trawa się kładzie na tym asfalcie. Fajnie, żeby tam coś się udał. Aczkolwiek dziękuję bardzo za napisanie wiru tam na tą drogę od pana Joachimiaka do Kolejnika. Bardzo fajnie, że jadarka to zrobiła. Ta droga jest teraz elegancka, zrobiła fajnie. Nie jest on duży, ale bardzo wystarczająca. I za lampę bardzo dziękuję. Ładnie świetnie, jak należy teraz ta cała linia po prostu. Dziękuję. Przepraszam, że tak naprawdę chciałem podziękować, że osobiście nie wiedziałem, ale dostałem telefon, że na klasie bo zakończyła to praca z sędziami. Tak. Że ukłon, że zakończono to dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamykam ustne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję Państwu za przybycie i za pozytywne. Dziękuję bardzo.